Senność to drugi film po premierach w tym zespole. Dobrze się pani pracuje z Wojciechem Kurczakiem i z tymi aktorami? Tak, no świetnie mi się pracuje w tym zespole, ponieważ po pierwsze znamy się od wielu lat, przyjaźnimy prywatnie, a po drugie myślę, że łączy nas jakaś podobna wrażliwość, podobny typ myślenia o kinie w ogóle i że za każdym razem spotykając się próbujemy coś od siebie powiedzieć, a ponieważ chyba wspólnie dojrzewamy, to te nasze wypowiedzi są w miarę spójne. Wygodnie się pani pracuje w ten sposób, że najpierw Wojciech Kurczak prezentuje scenariusz, a później pani kręci, czy to bardziej pomysł też od pani wychodzą, jaki film nakręcić, o czym, a Wojciech Kurczak później pisze ten scenariusz? To znaczy, wie pan, ja mam do Wojtka absolutne zaufanie i to jest tak, że ja bym się nie podjęła tematu, który mnie samej nie dotyczy, czy który mnie nie interesuje, bo zawsze wydaje mi się, że po pierwsze twórcy powinny się czuć w filmie, czyli że widzowie widząc jakiś film mój muszą wiedzieć, że ja za tym faktycznie stoję. Natomiast ja się nie czuję literatem, więc dla mnie jest to wielki komfort, że Wojtek zaprasza mnie do siebie i że pisze właściwie przy mnie, bo po pierwsze to jest tak, że wtedy jak mam gotowy już tekst w rękach, to go czuję jak swój, ale równocześnie nie mam takiego stresu, czy dialogi nie są papierowe, czy to nie jest wszystko sztuczne, dlatego bo wiem po pierwsze, jakie były intencje bohaterów i wiem, dlaczego tekst jest taki, a nie inny. Także dla mnie to jest bardzo wygodne. Wygodna współpraca i taka szalenie również jest to duże wyzwanie, dlatego bo bardzo zawsze mi zależy na tym, żeby Wojtkowi się spodobało to, co robię. I dlatego też myślę, że my się gdzieś nawzajem mobilizujemy. Jaki Śląsk chciała pani pokazać w Senności? Pani jako katowiczanka, mówię pani o Bogucicach, prawda? Czyli tak, powiedzmy sobie, bardzo śląska dzielnica, jeżeli chodzi o Katowice. Jaki Śląsk jest w Senności? No przede wszystkim chodziło mi o to, żeby ten Śląsk nie był takim Śląskiem schematycznym i stereotypowym, żeby pokazać, że to jest przede wszystkim normalny konglomerat, że mieszkają tam bardzo różni ludzie, pochodzący z bardzo różnych środowisk, że domy śląskie są bardzo różne. Z jednej strony mamy typowe mieszczańskie domy, takie jak dom Roberta, z drugiej strony mamy dom, który jest takim szklanym akwarium, gdzie mieszkają ludzie bardzo bogaci. I mamy również ten Śląsk taki najbardziej nam znany. To znaczy dla mnie akurat bardziej ważna w tym filmie jest jakaś śląska mentalność, czy osadzenie tych bohaterów w jakiejś tam, powiedzmy, tradycji Śląska, niż to, jak wyglądają domy, bo ktoś mógłby powiedzieć, no takie domy mogą być w każdej innej, w każdym innym regionie Polski. I to też jest prawda, no może najmniej charakterystyczne dla innych regionów są familoki, które są typowe dla Śląska, natomiast na pewno nie jest to tak, że Śląsk musi za każdym razem oznaczać kopalnie i ubogie śląskie dzielnice, prawda? Będzie kolejna trzecia produkcja filmowa w tym zespole? No bardzo bym chciała, żeby była trzecia produkcja w tym zespole. Nie wiem, kiedy to się stanie, bo już jestem o tym głęboko przekonana, że musi po prostu nastąpić taki moment twórczy, że my nie możemy sobie tego wykalkulować, bo chcieliśmy z Wojtkiem Kurczakiem chwilę po pręgach realizować film i praktycznie to się wszystko rozmyło. Potem szukaliśmy jakiegoś ciekawego tematu. Wojtek zaczął pisać książkę To piekielne kino, ja zaczęłam zajmować się pracą w teatrze, zaczęłam się również, zrobiłam doktorat, zaczęłam pracować ze studentami i praktycznie w momencie dopiero, kiedy poczuliśmy, że oboje jesteśmy na to gotowi, no to do tego podeszliśmy i uważam, że to jest gdzieś najbardziej właściwe, ponieważ jest najbardziej prawdziwe, bo robimy to w tym momencie, w którym naprawdę mamy głęboką potrzebę, żeby to zrobić. I na koniec, gdybym mogła pani w kilku słowach zachęcić czytelników, odbiorców do zobaczenia Senności. Bardzo serdecznie zapraszam do obejrzenia filmu Senność w kinach już od 17 października. Mam nadzieję, że się państwo nie zawiedziecie.